czy w Warszawie się teraz bezpiecznie mieszka? O matko. No tak, ale na razie mam... Nie mam czasu, do pracy idę. Czy według pani bezpiecznie się teraz mieszka w Warszawie? To zależy gdzie. Średnio, powiem panu. Średnio nie za bardzo. Czy teraz w Warszawie bezpiecznie się mieszka? Bezpiecznie. Przeciwwskazań nie mam. Jakoś ja do tej pory to nie miałam złych przeżyć jakoś w Warszawie w ogóle. Czytałem wczoraj gazetach, że to napadli jakoś Koreankie, to Pakistankie, to. Ale wie pan, i to tak mi się wydaje, że to będzie się rozprzestrzeniać. Raczej nie ma jakichś takich niesamowitych zagrożeń. A dużo rzeczy się zmienia, tak? Są już teraz mniejsze te stereotypy, na przykład dotyczące Pragi. Myślę, że jest dużo bezpieczniej niż było kiedyś na pewno. A oczywiście są rzeczy, nad którymi można by było popracować, na przykład bezpieczeństwo na drogach, na przykład, czy jak komunikacji miejskiej, tak, bo zdarzają się różne rzeczy, na przykład w nocy, jak są różne takie sytuacje z jakimiś takimi ludźmi, którzy wiadomo, czuwają na jakieś słabsze ogniwa po prostu. Ale na pewno jest dużo bezpieczniej niż kiedyś. Uważa pan, że jakaś dzielnica jest mniej lub bardziej niebezpieczna od drugiej? To Praga Północ może bardziej. A coś za tym idzie, jakieś konkretne, może własne doświadczenia, czy nie, raczej stereotyp? Raczej nie doświadczyłem żadnych przykrych doświadczeń, jeśli to chodzi, ale słyszałem pogłoski, że Praga Północ to jednak jest zła dzielnica. Rozumiem, a coś konkretnego? Północ, przepraszam. Nie, raczej bójki, nie bójki. Mhm. Tylko tyle. A czy pani coś się może przytrafiło kiedyś, nie wiem, właśnie w autobusie nocnym, jakaś nieprzyjemna przygoda? Tak, znaczy może nie to, że mi konkretnie, ale byłam świadkiem, kiedy jakby starszy pan został pobity i okradziony w autobusie, także tak. To bardzo nieprzyjemna sytuacja, a czy ktoś zareagował, czy... Tak, kierowca autobusu został od razu tam, wszyscy polecieli i zaczęli walić w jego drzwi i zatrzymał się i zawiadomiona została policja, która przyjechała na przystanek, także od razu zostało wszystko zabezpieczone. No, prawobrzeżna Warszawa, jakoś tam zawsze jak byłam, to nie było fajnie. A coś bardziej konkretnie, jakby pani powiedziała, co było niefajne? Dziwni ludzie chodzący, kręcący się i szukający zaczepki bądź wrażeń. Rozumiem, a może tak podświadomie się dzieje? Czy coś konkretnego się wydarzyło? Znaczy, no nie wydarzyło się na szczęście nic konkretnego, ale nie było, nie czułam się bezpiecznie po prostu. A czy są jakieś dzielnice, które uważa pani za najbardziej niebezpieczne? Najbardziej niebezpieczne. Chyba nie. W sensie wydaje mi się, że jest porównywalne bezpieczeństwo. Tak jak mówiłam wcześniej, jest ten stereotyp a propos tej Pragi na przykład, tak? Ale moim zdaniem to się bardzo zmieniło. Jest bardzo dużo ludzi napłynęło do Warszawy, dużo dzielnic się jakby pomieszało mieszkańcami, więc to już nie działa w ten sposób. Wydaje mi się, że porównywalnie każda z nich. Taka najbardziej niebezpieczna to pewnie tak jak była Praga, nie? Po Śródmieście to jest w miarę bezpieczne. Także ja przychodzę tędy co dzień, to wiem, że jest takie w miarę bezpieczne. Rozumiem, a to nie jest trochę tak, że jak ktoś jest z danej dzielnicy, to się czuje na niej bezpiecznie, a jak jeździ w odwiedziny do kogoś, to może czuć się troszeczkę bardziej przestraszony. Jest. Rozumiem. Jest. Tak była Warszawa podzielona i tak jest. Że dzielnica ta to jest dzielnica ta, dzielnica tamta to jest tamta i także... A co można zrobić, żeby to zmienić? Ma pan jakiś pomysł? Wie pan co, ja czy pan, to my chyba tego nie zmienimy. To musi klasa polityczna od góry to zmienić. Bo to już się nie zmieni, bo to jest, widać, że to jest coraz gorzej. To... Rozumiem, a co musieliby zrobić, tak, jakieś działanie, co, jakaś edukacja, jakaś kampania społeczna? Wie pan co, to by musiała być edukacja społeczna i prewencja. To jest pierwsza rzecz, która taka powinna być, wie pan, w społeczeństwie, nie? Dużo gazet, jakichś książek, żeby ludzie mogli to gdzieś tam tu przeczytać, tam przeczytać, to wtedy ktoś się czymś zainteresuje, a tak to nie ma takiego, ja widzę i w metrze, i widzę w SKM-kach, nie ma takiego, wie pan, zainteresowania, każdy sobie, do domu i to.